Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać 8 rzeczy, które musisz zrobić na produkcji. Mówiąc o produkcji, mam oczywiście na myśli serwer, czyli w życiu każdego programisty, każdego dewelopera w końcu przychodzi moment, że kod, który tworzycie, na przykład web aplikacja, musi wylądować na serwerze produkcyjnym. Więc właśnie to mam dzisiaj na myśli i o tym chciałbym Wam opowiedzieć. Oczywiście jest to moja subiektywna lista, więc jeżeli masz do niej jakieś uwagi, to po prostu zapraszam Cię do sekcji komentarzy i daj znać, oczywiście w kulturalny sposób, i będziemy na ten temat dyskutować. Pierwsza bardzo ważna rzecz to przede wszystkim deploy, czyli wdrożenie na serwer musi być możliwie proste. I proste mam na myśli to, że deploy, kiedy ktoś Wam będzie tłumaczył, jak on wygląda, to nie może on wyglądać tak, że słuchaj Artur, musisz wejść na serwer, skopiować pliki, później musisz wywołać skrypt, odpisany skrypt 1, później musisz zadzwonić do Mariusza z działu i wtedy Mariusz zrobi coś na serwerze, ja do końca nie wiem co, i wtedy to jest wdrożone na serwer. Nie, nie może tak to działać. To wszystko musi być bardzo proste, tak żebyś jak złamiesz nogę, czy jak twój kolega pojedzie sobie jeździć na nartach w Alpach, to po prostu firma nie stoi i cały zespół jest w stanie wrzucić w razie czego poprawioną wersję aplikacji na serwer. Więc nawet jeżeli aplikacja jest mega skomplikowana, korzysta z różnych workerów, ma jakieś zadania, które chodzą w tle, to wszystko powinno zostać opisane ładnymi skryptami, które są w stanie automatycznie się zdeployować, gdy ktoś je wywoła. Kolejna rzecz to warto mieć wiele środowisk, czyli na przykład jeżeli jest jakiś nowy deweloper lub jakaś nowa osoba w zespole, to może ona po prostu sobie przećwiczyć całą tą procedurę deployu na specjalnym serwerze, na specjalnej instancji w taki sposób, żeby nie uszkodzić produkcji. No i oczywiście to środowisko powinno być możliwie zbliżone do produkcji, czyli żeby nie było tak, że ja sprawdziłem coś na stagingu, a na przykład na produkcji to, co ja sprawdziłem, to co zrobiłem, nie zadziała, bo tam jest kompletnie inny skrypt, czy kompletnie inne czynności trzeba wykonać. Kolejna ważna rzecz, no to widoczny numer builda albo wersja. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne, bo w sytuacji, gdy deployujemy coś na jakieś środowisko, na przykład produkcję albo jakiś taki pre-production, to chcemy wiedzieć, co tam jest aktualnie zdeployowane. I do tego podchodzi się różnie. Czasami na serwerze jest po prostu skrypt, taki log, w którym możemy sobie sprawdzić ostatnią linijkę i zobaczyć, kto zdeployował serwer i co tam się po prostu w tym logu znajduje. No i ostatnia rzecz, przeszkolenie teamu, czyli żeby nie było tak, że w waszym teamie jest na przykład Marlena i Marlena to jest jedyna osoba, która zawsze jest odpowiedzialna za wdrożenie. Uważam, że cały team powinien potrafić wrzucać na produkcję, tak jak Marlena na przykład zachoruje albo zmieni pracę, albo zmieni team, to wtedy wszyscy od razu wiedzą, jak to robić. Bardzo ważna rzecz, która często, nie wiem dlaczego, w ogóle jest pomijana, czyli backup, backup i jeszcze raz backup. Bardzo ważne, żebyście backupowali wszystkie istotne dane, które są na serwerze, więc żeby to nie były nie tylko, nie wiem, baza danych, ale żebyście zbierali i backupowali też logi, żebyście backupowali też pliki, które znajdują się na serwerze, wszelkie usługi, które działają w tle. To wszystko musi być backupowane i backupowane musi być najlepiej w taki sposób, żebyście nie trzymali tych danych na tym samym serwerze, bo jest to bez sensu, bo jak Wam szlak trafi ten serwer, to szlak Wam trafi backup. Do tego się na przykład S3 bardzo dobrze sprawuje, bo jest po prostu tanie. A rzecz to trenowanie przywracania backupów, czyli co z tego, że w zasadzie mamy backup, jeżeli nikt nie wie, w jaki sposób i jak szybko można go przywrócić. Jest to niezwykle ważne, żeby właśnie trenować przywracanie takiego backupa, czyli nie tylko go gdzieś tam gromadzić, ale też sobie po prostu sprawdzić,
sprawdzić, jak to jest go przywrócić, tak? Czyli na przykład załóżcie sobie scenariusz, że na przykład dzisiaj Wam rąbnęła baza danych i trzeba ją szybko przywrócić, trzeba postawić na nowo jakiś serwer, tam wszystko zdeployować i przywrócić tą ostatnio prawidłową bazę danych. Kolejna bardzo ważna rzecz to łapanie błędów z Waszej aplikacji, więc na pewno musicie mieć automatyczne powiadomienia. Nie może tak być, że raz na jakiś czas wchodzicie na serwer i sprawdzacie sobie tam, nie wiem, błędy 500 w jakimś pliku. Nie, tak się nie robi. Przede wszystkim, jeżeli jest jakiś poważny błąd, każda odpowiednia osoba powinna zostać o tym powiadomiona. Dodatkowo warto jest korzystać z narzędzi do łapania błędów, czyli na przykład ja tutaj polecam Wam Sentry.io. Sentry.io bardzo dobrze się spisuje na przykład do aplikacji pisanych w Reakcie, czyli na przykład jeżeli macie jakiś błąd, to możecie łatwo sprawdzić, w jakim komponencie wystąpił błąd, możecie sobie zobaczyć, co użytkownik na przykład miał w ciastku, więc tego typu narzędzia naprawdę bardzo ułatwiają łapanie błędów. Ja na przykład jeszcze kiedyś sobie dodatkowo napisałem taką rzecz, że do Sentry.io na przykład zrzucałem sobie aktualny stan Reduxa, który użytkownik posiadał po swojej stronie, więc jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, bo później możecie sobie ten stan po prostu ustalić lokalnie i na przykład zobaczyć, dlaczego użytkownik miał ten, a nie inny błąd. No i ważna rzecz, żeby pamiętać, że w momencie, gdy zbieracie te błędy, to żebyście filtrowali jakieś wrażliwe dane z tych logów, czyli na przykład jeżeli w logu posiadacie jakieś takie rzeczy jak imię, nazwisko, e-mail, no to wtedy warto jest to po prostu filtrować, żeby uniknąć problemów związanych z RODO, z GDPR i innymi takimi rzeczami. Po prostu lepiej tego nie zbierać i będziecie mieli problem z głowy. Kolejna rzecz, którą bardzo warto jest zbierać, to są logi. I takim jakby najprostszym sposobem to jest to, że po prostu na Waszym serwerze produkcyjnym macie jakiś tam folder logs i tam macie logi z Nginxa, logi z jakichś innych usług, które chodzą na Waszym serwerze. I myślę, że to też w wielu przypadkach wystarczy. Oczywiście też trzeba pamiętać, żeby filtrować stamtąd wrażliwe dane, czyli na przykład jeżeli użytkownik korzysta z jakiegoś formularza i wpisuje hasło i się loguje, no to żeby w tych logach nie było tych haseł. Jest to bardzo ważne, bo po prostu wtedy mogą te dane gdzieś tam nam wyciec. Kolejna rzecz, myślę, w większych projektach i gdzie macie większy team, to warto jest korzystać z Greyloga albo Logstasha. To są takie centralne punkty, które są w stanie przyjmować logi z różnych usług. I to ma jakby wielką zaletę taką, że później w tych usługach możemy odpowiednio różne logi sobie prefiksować i przydzielać na przykład odpowiednim osobom dostęp do tych logów. Czyli na przykład jeżeli ja jestem frontend deweloperem, to mam dostęp do wszystkich logów, które mogą mnie interesować. Na przykład nie mam dostępu do logów z jakichś tam systemowych zabawek, bo nie rozumiem ich, tak? Ale na przykład mam logi z aplikacji, którą tworzyłem. I wtedy jakby też odchodzi tak naprawdę potrzeba przyznawania dostępu każdemu z teamu do serwera. Odpowiednio oprefiksować, otagować te logi, tak że każdy ma dostęp do tego, co akurat potrzebuje. Bardzo ważne jest też to, żeby monitorować naszą produkcję, czyli żebyśmy wiedzieli, jaki jest jej uptime, żebyśmy wiedzieli, że baza danych działa, a jak nie działa, no to żeby ktoś o tym został poinformowany. Kolejna rzecz to myślę, że bardzo często jakieś problemy z serwerami wynikają po prostu z tego, że z jakichś względów pojemność dyskowa się skończyła, czyli albo ktoś na przykład zrąbał zbieranie logów i te logi są tak wielkie, że po prostu przestają się mieścić na naszym dysku, ale też może to wynikać z innych przyczyn, jak ktoś na przykład uploaduje jakieś duże pliki, wręcz może to wynikać z jakiegoś ataku hakerskiego, więc to też jest ważne, żeby monitorować to i na przykład w momencie, gdy pojemność dyskowa na waszym dysku przekroczy, nie wiem, 90%, no to żeby po prostu ktoś o tym wiedział. Jest dużo usług, które pomagają to zrobić. Ja w tym filmiku nie będę nic wymieniał, ale myślę, że jak już będziecie wchodzić
wrócić na produkcję, to bardzo jest to ważne, żeby to zrobić. I ważne też jest to, żeby wysyłać odpowiednie powiadomienia do odpowiednich osób, czyli żeby te powiadomienia leciały no, nie do całej firmy, ale do określonego teamu, który zajmuje się tą określoną aplikacją. Kolejną rzecz, którą można zrobić, to automatyczne testy, które na przykład symulują wejście na naszą aplikację i na przykład sprawdzają, czy jest możliwa rejestracja albo czy jakaś ważna podstrona w naszej usłudze po prostu działa. Kolejna rzecz to oczywiście bezpieczeństwo. Jesteśmy na produkcji, więc musicie przede wszystkim sprawdzić, że wszędzie tam, gdzie to możliwe, posiadacie certyfikat SSL i wszystko jest zabezpieczone za SSL-em. Dodatkowo warto jest sprawdzić, zwłaszcza gdy korzystacie z jakichś zewnętrznych storage'ów, takich jak S3, czy macie włączone tam szyfrowanie. Kolejna ważna rzecz to, co mówiłem w zasadzie przy ostatnim filmiku, czyli przechowywanie sekretów poza kodem, czyli żeby to było wszystko zarządzane na przykład przez zmienne środowiskowe. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić, no to wykonywać taką analizę bibliotek, które macie użyte w swoim projekcie. Są różne programy do tego, na przykład SNYK, NPM Audit, Brakeman w Rubim. To są programy, które po prostu analizują wszystkie biblioteki, które macie użyte w waszym projekcie. I one są w stanie wyłapać różne jakieś takie podatności i wy wtedy wiecie, że na przykład jakiejś biblioteki nie możecie użyć albo coś z nią jest nie tak. Kolejna rzecz, taka oczywista oczywistość, to oczywiście aktualny system, czyli żebyście nie odpalali tego na jakimś Ubuntu, które jest niewspierane, żebyście nie używali wersji Ruby, która też już jest niewspierana. To jest bardzo ważne, żeby po prostu korzystać z aktualnych paczek, czyli na przykład jeżeli macie Node.js-a, to żeby to był Node.js ostatnio najlepiej wydany, albo przynajmniej taki, który jest w danym momencie wspierany. Kolejna rzecz to schowanie dostępu do waszych usług albo serwera przez VPN, czyli wtedy tak naprawdę nie ma możliwości wejścia na wasz serwer, jeżeli się nie znajdujecie w prywatnej sieci. Oczywiście wymaga to pewnej tam wiedzy administratorskiej, ale jeżeli jesteście w zespole, gdzie na waszą produkcję każdy może sobie wpisać IPek waszego serwera i po prostu zalogować się loginem i hasłem, to zasugerujcie komuś w waszym zespole lub firmie, że najprawdopodobniej nie jest to do końca dobre rozwiązanie. Kolejna rzecz, wydajność. Ważne jest to, żeby przy wejściu na produkcję upewnić się, że wasza aplikacja działa z produkcyjnymi ustawieniami, czyli że przede wszystkim mamy włączony cache, że HTML, CSS, JS jest pozbawiony tych wszystkich deweloperskich rzeczy, bo pamiętajcie o tym, że jak developujecie sobie w Reakcie czy w innym frameworku lokalnie, to często wasz kod jest większy, bo zawiera on jakieś narzędzia, które ułatwiają debugowanie, więc warto jest sprawdzić, że na produkcji faktycznie już nie korzystacie z tego deweloperskiego builda, tylko korzystacie z builda odpowiednio zminifikowanego i przygotowanego po prostu do użycia na produkcji. Sprawdźcie też, czy Nginx Apache ma odpowiednie ustawienia, jeżeli chodzi o pamięć podręczną, czyli cache. Kolejna warta sprawdzenia rzecz to ustawienia bazy danych, ponieważ baza danych standardowa ustawiona powinna być jakby odpowiednia, ale warto też sprawdzić, czy da się coś tam zrobić, czy wasza baza danych jest ustawiona odpowiednio. No i kolejna rzecz, zwłaszcza dotycząca aplikacji webowych, o czym głównie jest ten kanał, no to sprawdzanie wydajności, czyli Google Page Speed, GT Metrics. Są różne narzędzia, które sprawdzą, czy wasza strona ładuje się odpowiednio szybko, czy spełnia ona wszystkie wymagania, na przykład Google'a, co jest bardzo ważne później przy optymalizacji waszej strony pod kątem wyszukiwarek. E-maile. E-maili nigdy nie konfigurujcie na własną rękę, nie wysyłajcie ich ze swojego serwera. Wiem, że wielu różnych adminów ma taki pomysł, ale w mojej karierze nigdy to się jeszcze dobrze nie skończyło. Zawsze są problemy, na przykład wtedy takie e-maile wpadają do spamu albo w ogóle po prostu nie dochodzą z jakichś przyczyn, więc ważne jest to, żebyście używali z takich usług jak SendGrid czy MailGun.
Korzystałem z obu i w zasadzie oba rozwiązania są bardzo proste do postawienia i skonfigurowania. W skrócie polega to na tym, że macie po prostu endpoint, do którego wysyłacie, nie wiem, JSON albo jakiś obiekt, do kogo chcecie wysłać co, jaki e-mail, i w zasadzie ta usługa jest już odpowiedzialna za doręczenie tego e-maila i warto to robić oczywiście w sposób asynchroniczny, czyli jeżeli użytkownik się rejestruje w waszym serwisie, no to warto sprawdzić, że operacje takie czasochłonne, które nie muszą się wykonać natychmiast dla użytkownika, są wykonywane po prostu w tle, czyli na przykład możecie to wykonywać w jakichś osobnych workerach, które są odpowiedzialne za kolejkowanie takich e-maili do wysłania. Będzie się to działo w tle, to użytkownik od razu dostanie odpowiedź, nie będzie tam nic zblokowane, nic nie zwolni, a w tle w odpowiednim czasie serwer wszystko wyśle sobie z użyciem SendGrida albo MailGuna. Kolejna rzecz to przetestować szablony, żeby nie było tam żadnych jakichś zmiennych typu dupa test czy coś takiego, po prostu żeby e-mail wyszedł i sprawdzajcie te szablony, czy one są odpowiednie, czy zawierają odpowiednie linki, bo pamiętajcie, że jak generujesz szablon do e-maila, to czasami masz tam jakiś localhost 3000, a na produkcji przecież nie chcemy, żeby to był localhost 3000. No i kolejna rzecz to zapisywanie logów i metadanych, czyli jeżeli wysyłacie jakiś e-mail, to warto wiedzieć, do kogo go wysłaliście, jaki jest ID na przykład w SendGridzie czy w MailGunie, tak by potem móc śledzić po prostu to, co wasza aplikacja robi i mieć nad tym pełną kontrolę. Kolejna rzecz taka już na koniec to oczywiście sprawdzenie treści w waszej aplikacji, czyli czy linki działają, czy jest na przykład favicona, czy strony błędów i ogólnie błędy są przyjazne użytkownikom, czy na przykład błędy nie działają w taki sposób deweloperski, że do użytkownika dojdzie informacja, że jest błąd w 14 linijce w klasie user i to wszystko wystąpiło na przykład na Ruby on Rails wersja 5, tak? Takie rzeczy nie mogą wychodzić do użytkowników, muszą być odpowiednie strony z błędami, tak żeby użytkownik po prostu wiedział, że ok, poszło coś nie tak. W każdym razie strony błędów powinny być przyjazne użytkownikom, a nie deweloperom. Kolejna oczywistość, testujcie treść w różnych przeglądarkach, na różnych systemach, sprawdźcie, czy wszystko tam odpowiednio działa i wygląda. Metatagi, oczywiście z uwagi na SEO, sprawdzajcie, czy są odpowiednio generowane dla waszych podstron. No i social metatagi, czyli jeżeli ktoś chce udostępnić waszą stronę, to czy tam się pojawia jakaś miniaturka, czy tam się pojawia jakaś fajna zajawka tego materiału. No w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, bo nikt nie chce po prostu później lajkować i komentować treści, która nie ma miniaturki odpowiedniej, albo ma za każdym razem jakąś miniaturkę z czapy, bo jest to po prostu w jakiś losowy sposób indeksowane przez robota. No i na koniec oczywiście podsumowanie. Pamiętajcie o tym, żeby deploy był możliwie najprostszy, żeby nie było żadnych jakichś łączenia ze sobą 6 skryptów, dzwonienia do kolegi z piętra niżej, pisania do kogoś i żeby to wszystko nie było po prostu polepione na gumę do rzucia. Kolejna rzecz to backup. Ważne, żebyście backupowali zawsze na osobnej maszynie, osobnym hostingu niż ten, co aktualnie posiadacie. Trenujcie przywracanie backupu tak, żeby to nie była jakaś czarna skrzynka czy czarna magia, tylko żeby każdy wiedział po prostu, jak to zrobić. Łapcie błędy, najlepiej z użyciem dedykowanych narzędzi, dodanych frameworków, których używacie. Zbierajcie logi, najlepiej w centralnym punkcie, tak by odpowiednie osoby zawsze miały do tego dostęp i nie musiały włazić na serwer i tam się zastanawiać, gdzie te logi się znajdują. Monitorujcie swoje usługi w taki sposób, żeby było wiadomo, jeżeli coś się wykrzaczy, to żeby was klient o tym nie informował, tylko żebyście wy wiedzieli o tym wcześniej. Bezpieczeństwo oczywiście jest ważne, więc sprawdzajcie biblioteki, nie wykonujcie jakichś skryptów, do których nie macie zaufania. Jeżeli kopiujecie jakieś fragmenty większe ze Stack Overflow, to zawsze zastanówcie się, co one tam w sobie zawierają, żeby nie dopuścić po prostu do sytuacji, że na waszym serwerze jest wykonywane coś, o czym nie wiecie. Zabezpieczcie wszystko SSL-em
ograniczajcie dostęp do swoich usług i serwerów, unikajcie jak ognia wszelkich domyślnych haseł, które są w dokumentacji ogólnodostępnej. Zawsze, kiedy możecie, to zmieńcie po prostu standardowe hasło. E-maile wysyłajcie z użyciem dedykowanych serwisów do tego. Nigdy nie konfigurujcie e-maila samemu na swoim serwerze, bo prędzej czy później się to źle skończy. No i treść. Sprawdzajcie metatagi, social metatagi. Upewnijcie się, że wszystkie linki są generowane prawidłowo. Mam nadzieję, że materiał się podobał, że otworzył Wam oczy na pewne sprawy. Oczywiście nie jest to materiał dla senior deweloperów, którzy mają 10 lat doświadczenia, ale jeżeli Twoja pierwsze wejście na produkcję jest przed Tobą, to mam nadzieję, że chociaż jakaś rada okaże Ci się przydatna. To wszystko. Dziękuję i życzę miłego dnia.